że można słuchać, używaj. Można sobie słuchać. No i jesteś na Foksal? No dobrze, to gdzie jesteś na tramwaju już? Dopiero na wschodniej, tak? No to tutaj tramwaj dojedzie do Ronda de Gaulle i w prawo na Foksal, no. Do... No, na Kurczaka jeszcze kupimy może. No, no na... no. Także wiecie Państwo, no byli to różni ludzie i byli też ci bezdomni i poszli, no bo tak, degustacja po kropelce to za mało, trzeba się uchlać. Na Breżniewa to już dawno nikt nie widział, po co jemu tu, jak tu jest li tylko degustacji. No, słyszeliście Państwo, że Wrocław, tylko Wrocław kulturalny i zielony, a Warszawa nie. Także proszę Państwa, Warszawa moherowych beretów. Pasują te kije do tych beretów, prawda? Właściwie to moherowe, to mówię, że coś jak to. I to właśnie. Radio Conchita.
piękna muzyka, piękna. No, także... Zobaczymy z tej strony. Może budzisz pracę Jerzego Budziszewskiego. Pracę Budziszewski. Pracę Jerzego Budziszewskiego. Jerzy Budziszewski. To już nie jest eksponatem. Jerzy Budziszewski. Już ta dziewczyna za pracę Jerzego Budziszewskiego. Jerzy Budziszewski. Także już. Już. Jeśli się Państwo nie pomyli, gdzie my jesteśmy? Jerzego Budziszewskiego Kwadrat. Jest to wystawa w 10. rocznicę śmierci. Miejsce jest nieprzypadkowe, sad, w związku z tym, że nasz artysta poszukiwał czystość formy, tak jak robią architekci. I myślę, że to miejsce najbardziej nadawało się na wystawę jego pracy. Jest to pierwsza wystawa, myślę, że nie ostatnia. Mamy w planach, mamy duże plany związane z wystawiennictwem właśnie Jerzego Budziszewskiego. Te prace, które Państwo widzicie, to są prace z lat 90. i 2000. Także jest to ostatni etap życia artysty i twórczości artysty. Chciałbym Państwu serdecznie podziękować za przybycie. Szczególnie podziękować też ludziom, którzy są związani z tą wystawą, związani z autorem. I przede wszystkim to jest Jola Schaffenbeck-Ebers, Helena Brus, Anna Springer, Ania Koseła, Piotr Brama, Agnieszka Durańczyk,
i bratu chciałem podziękować, który mi wiele pomógł w organizacji tej wystawy. Chciałbym parę słów.